Ale Jocian powiedział takie bardzo znamienite słowa, niczym Piłsudski. Powiedział. No. Yo, yo, yo. Oj, dobre. Proszę Państwa, jesteśmy, jest drzewko, przybyło drzewko, Cryga kitajorysio. Tak, tak. Darega ładzy to i Irena, Irena, i tato, a i ci wanne muci, i tato. O, sorega chusi, sorega chusi, sorega chusi, chusi. No, to mokaczko, otwieraj. Te, no, oj, sia. Hotoki? Hotoki sama dewa na A mi te macie kupili? O, ja, tak, zobacz. Do, kono iro? Nanka, kirei janai? To エミちゃんの身長と比べ、エミちゃんより大きいね。いや、私は150ね。ありがとうございます。あれ、てシュシャチキ、じゃ、おにとてぽぷつりかり、すはいて、ぱちち、シスウニャ、シスウニャ、とそう。Takie wiecie, ale to jest taka, wiecie, słuchajcie, choinka, która nie potrzebuje tak dużo bombków. Ja nawet nie wiem, czy ja chcę światełka teraz, bo ona taka jest taka, wiecie, taka trochę taka akaryjna. Ale ciotto, dziady szczękacza, żem kupiła. Zobaczcie, są dziady szczękacze. Cztery mam. Tak, dziady szczękacze. Która do tego, Ninki? Ninki. Kuźwa deta. No, no, pop, no, no. No, no, co ty chcesz już znowu, popatrz. To na kaj hoshi. No, 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 popatrzył, już chcę znowu. Ano, LED de, kakkoi ne, ano, to na kaj. Tak, Reniferka, chcesz Jelonka, Bambi, Ghibli, Disney, tak? No. No, Crystal Belmondo, tak? Tak, tak. Ty już ci kuźwa. Kurewa, już mały. Ty wiesz, ile to jest monetek? No, proszę państwa, jest dziady szczękacze. Tam jest, co to jest? Dziady szczękacze. Tak, dziady szczękacze, zwane... Cała teakam. Co? Nie ma gwiazdy, jest jocianowa kokarda, kołdra. Pięknie, tak, tak jest. Tak myślałam, słuchajcie, o tych lampkach, ale teraz patrzę. Czekajcie, może włączę światło, będzie lepiej widać. Bo ja chciałam wejść taki klimacik, ale teraz trzeba pokazać. Tutaj Luśkę robiła tutaj. Ja ją robiłam tutaj. Ale wiecie co, tak myślałam, że te lampki, z jednej strony to, no tak wieczorkiem to by było klimatycznie, z drugiej strony nie trzeba w ogóle lampek. Elegancko jest taka, o. Proszę Państwa, Stigusan, idziemy. Hi, Bis. Princess Tomylcia. Dzień dobry, to znowu my. A dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Kyoa donna no hi desu ka? Kyoa shichigo-san no hi de gozaimasu. So desu. Słuchajcie, dzisiaj jest taki ważny dzień, bo ja mówiłam wam, że shichigo-san tutaj, chodź, pokaż się. Ta chłopczatka mała ma 3 lata. Ostatnio już mówiłam, jak ktoś jest nowy, to jeszcze raz powiem. Dawno, dawno temu, jak nie było dobrej opieki medycznej, to śmiertelność dzieci była bardzo wysoka. A co idzie za dużą właśnie taką śmiertelnością dzieci? Strach. Strach, który tworzył przesądy, który tworzył zabobony, który tworzył również no, tradycję. Tradycję taką, że kiedy dziecko dożywało 3 roku życia, a był to wiek, który no taki, można powiedzieć, słuchajcie, newralgiczny, to wdzięczność za to, że dożyło tego 3 lat, tych 5 lat, a później 7, czyli tych newralgicznych punktów dawnej, że tak można powiedzieć, śmiertelności dzieci, no to robiło się właśnie taki wypad i takie podziękowanie Bogom, że to dziecko po prostu przeżyło. Dziś jest to święto dziękczynne, bardziej skupione na, słuchajcie, przyniesieniu szczęścia, pomyślności, daniemu oczywiście też zdrowia, ale te
ten koncept zdrowia, pomoc zdrowia już nie jest tak ważny, jak był oczywiście w starożytności. Dziś jest to po prostu bądź dziecko szczęśliwe i to jest taki właśnie dzień, kiedy dziewczynki nakładają frisodę. Ja nie wiem, czy zauważyliście, u mnie kołnierz jest tak zwanym kołnierzem wyciągniętym, wywiniętym, zwał jak zwał. U dzieci, u dziewczynek. Co to ma ty, to Macia? Zobaczcie, u niej jest to wszystko pod szyję, tak, bo dziewczynki malutkie nie noszą takich. Dopiero kobiety już w takim wieku starej baby jak ja, nie, ale po prostu już dojrzałe kobiety noszą właśnie o takie piękne, wywinięte kołnierze. Więc ona dzisiaj jest, jak widzicie, princess, bo ona ma furisody. Furisody jest tylko dla dziewczyn małych, dla dziewczyn niezamężnych. Widzę coś dziwnego, zaraz wam pokażę. To jest coś ciekawego, co ja chcę zobaczyć, ale czekajcie zaraz. I furisody, jak widzicie, to są, znaczy, długie, powiewające rękawy. To jest kosodę, czyli krótki rękaw. Tam mamy furisodę, czy taki princess, taka jebutność, czyli taka... czekajcie, ja znalazłam jakieś dziwne coś. Obczajmy. Wow, ja tam kurę na nie. Wow, co to jest? Ja tam kurę na nie. Kurę karasy uridzianaj? Karasuri-janai? Karasuri? Karasuri-mitai-yo. Omoshiroi. Kii no kabocha. Paprika-mitai, ne? Paprika, hana ga saita. Więc ogólnie rzecz biorąc, no to jest taki ważny dzień. My się trochę spóźniliśmy, bo jest tak przyjęte, że do 15 października, listopada, przepraszam, winno się to zrobić, niestety nas rozłożył Black Friday, ale też choroba, więc no u nas się, jak widzicie, tak to trochę na grudzień przyniosło, ale to nie jest źle. To nie jest źle, bo ogólnie chodzi o to, że ludzie bardziej nieprzychylnie są do grudnia, bo jest zimno. Nie jest zimno, my zaraz po prostu wskakujemy w samochód i wracamy się piżamkować, no bo piżamki są ważne. Przyszły do nas, proszę Państwa, jak jest zima w Japonii, to jest jedna ważna rzecz, taka ważna rzecz, co się nazywa mikan, czyli mandarynki nasze, bydlaszcze piękne. Proszę bardzo, są i one, mana mikan, tak, z prefektury Ehime, jebutności, niech stanie się zadość. O, ojca! Tak, i pajne. Cisaj, ne? Tak. Tak, nasze dobre, jebutne, 3 kilo. Nie ma co sobie żałować, trzeba troszeczkę pożyć. O, jest i pan, nasz ulubiony. Słuchajcie, plan jest wielki, plan jest wspaniały, ja już mówiłam. Wy namówiliście, naciągnęliście mnie, to jest wszystko wasza wina i za to was kocham. Ale słuchajcie, tak, pójdę po te lampki. Jak będą stacjonarnie, to wezmę, słuchajcie, stacjonarnie. Jak tych lampek na choinku nie będzie, to sobie zamówię. Ale idę po... ja jestem tak, taka ubrankowa, potrzebuję nowe ubranko, chociaż idę do H&M. Ale coś czuję, że i tak każę jechać do mojego lumpa. No bo wiecie, oj, mój lump to jest taki... Wy wiecie. Ogólnie plan jest taki, że trzeba kupić sobie nadupniaki zimowe jakieś konkretne. Taki jest plan. Może jakieś coś krysmasowego, może bombku jakąś jeszcze ładną, albo jakieś, albo ten kuźwa, o Jezu, bo on zaraz kuźwa znowu tego jejenia renifera kuźwa Lamparta znajdzie jakiegoś nowego, no. Cześć, ciocianku. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Boże, jakieś liczne bumbuletki. Niańcius. O, kuno cheese pan, oj so. Emi no size, kore mo oj so. Kore wa, sugoi. Skarpetki, mechatki, proszę Państwa. Ja nie wiem jak Wy, ale ja żyję dla skarpetki. Boże, w Mifiego i takie rękawiczki. A ja mam rękawiczki. To
są skarpetki mechatki. Jo ちゃん skarpetki mechatki. めっちゃあったかじゃん。むっちゃふわふわ分厚い。かわいいね。ミフィちゃん。これ買ったら多分ね、トミシャ羨ましくなる。かわいい。To są mechatki dla mojego życia. Goły pan. Kule? A data da jo. Perfecto man. Perfecto man. Do na tari ga perfect. Doka, wizikaj do asi, do kiedy jest perfecto. Omonoj. O Jezu, jak zacieć jakaś żarło takie. O Jezu, Raffaello. Ja, to Ferrero Rocher. To rzadki towar tutaj, słuchajcie. A tu są te zagraniczne cukierasy. O Boże, jaka burżuazeria. I tynemy, o, jest choinek. Już widzę, że kurwa nic nie ma, jakieś pustki, smutno, ponuro. Jak to wejdzie na mnie. Nie widzicie, tak to jest. Tak to jest, tak to jest ze mną, że ja pójdę i wejdę do tych sklepów i tam kuźwa nic nie ma, a później patrzę na jakieś TikToki i te dziewczyny robią takie super stylizacje, a ja wejdę, to już kuźwa nic nie ma, ale jak ja wejdę do, słuchajcie, już ma tekstu, cesarzowa stylóweczek, cały świat mój, zobaczymy, czy dzisiaj będzie coś ciekawego. No zobaczymy, zobaczymy. Mi trzymajcie kciuki, bo ja potrzebuję nadupników zimowych różnych i też nagarbników różnych. Tak. Wiecie co, przepraszam, ale ja zawsze kończę w tym szmatekcie. Ale wy to lubicie. Powiedzcie, że to lubicie. Tak niby ciepło, ja bez kurtki, ale tak zimno. O Jezu, dzwonków 100 tysięcy tam jest. Ej, nadchodzę, lumpeczki moje kochane. Najgorzej będzie, jak dzisiaj nic nie będzie, to będę płakać. No widzisz, Luśka. Zobacz, Lusia. Zobacz, jak ja się kupiłam. Mało pieniążka wydała, jebutności nakupiła. Cesarzówka, taka sebiksowa dla was będę. No tak, takie sebiksy też kupiłam, bardzo eleganckie. Bo ostatnio tak jakoś tak te sebiksy lubię. No jebutność. Ja to tak lubię, a ty pójdziesz do tego H&M-u, do Zary, do nawet kuzio, do jakichś Diorów, kupisz jedno, dwa i dziękuję, a tu całe torbisko, szczęście największe. Jeszcze można jakąś smakowitkę sobie przykupić. O, i to jest mądre życie. I to jest mądre życie. I szczęście jest i szczęście, i serce jest szczęśliwe wielce moje tutaj, z tym wielkiej, żem nabrała. O, elegantka, galanta we mnie siedzi, proszę bardzo. Zobaczcie, jestem, przyćmychnęłam sobie takie. Ja takim chciałam być emiksem, sepiksem, yo, 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 yo. O, ja pierdolę. Ach, dzień dobry, witam z mojego, ja jako z mojego jajowa. Tak, bo dzisiaj was witam i pamiętajcie, to jest bardzo ważna rzecz, bo to dzisiaj jest zawsze bardzo oryginalne i dzieje się dzisiaj, więc ja witam was z dzisiaj i z dzisiaj, jak z dzisio, mam newsy przewspaniałe. Tutaj takie na smaczeczek dla was. Ja się chwalę, wy mnie chwalcie i chwalmy się oboje. Ja się będę chwalić, ja się będę mądrzyć, taki disclaimer dla kogoś, kto nie lubi, jak ktoś się chwali. A ja się lubię chwalić i ja się chwalę. Proszę Państwa, otóż mi ja. Ja, taka piękna, stworzona przez wspaniałą japońską artystkę Nadesiku Rin, której książkę możecie o tutaj znaleźć, o strojach z epoki Edo. Kobiecinie zleciłam wykonanie swojej facjaty, bo będą gucy.
Tak, dobrze Państwo słyszą, będą gucy, na przykład takie jeszcze nie ma, jeszcze nie sprawdzać na sklepu, jeszcze nie sprawdzać. Ogłosimy, to wszystko teraz sprawdzamy, testujemy, a jak wszystko będzie, nie butwa już ją mać zrobione pięknie, to ja wtedy ogłoszę, więc nie wpisywać wyszukiwarkę, kubkę, emię kubkę. No tak, to jest najlepszy guc. Daj mnie Emię Kubkę. No właśnie, Emię Kubkę. To jestem ja w Dzimbe wersja Chibi. To akurat te Chibi bazą, czyli wersja Chibi jest narysowana przez zupełnie innego artystę, pana Akirę. Pan Akira oczywiście też zrobił mnie jako Ojan z jokajkami. Oczywiście Baki Karakasa musi być, bo ja, że kocham. Zresztą tutaj też pani Nadeśko zobaczyła, że znaczy ja też powiedziałam, że ja kocham Tsukumogami, czyli właśnie tutaj. Tutaj Bumbuku Chagama nawet jest, czyli Jocianek. Jocianek po Bumbuku Chagama. Słuchajcie, to jest taka cudowna historia. I bardzo dużo jest książeczek dla dzieci. I to jest taka historia, bo kiedyś były takie jakby, wyglądały dla Was pewnie jak kotły, takie mini kotły, coś tutaj troszeczkę jest źle to narysowane, ale nieważne, ale niech tak też będzie. Takie kotły Chagama, czyli można powiedzieć garnek na herbatę. To były specjalne takie potto, dzbanki, kociołki do gotowania właśnie japońskiej herbaty. I to była taka historia, że pewien obosan, mnich buddyjski kazał swojemu podopiecznemu kupić garnek na herbatę. I ten kupił jakiś taki zużywany, wyczyścił go i ten garnek zaczął piszczeć, ale on myślał, że mu się przysłyszało i później zaczęli gotować herbatę i okazało się, że się poparzyło tam coś, a okazało się, że zaklęty w ten garnek, tym garnkiem w ogóle był właśnie tanki. Tak, to ogólnie cała historia możecie znaleźć wpisując Bumbuku Chagama. No i właśnie są tutaj Tsukumogami moje, bo ja jestem właśnie, wiecie, ja jestem cesarzową yokai, ale moje ulubionki, moje podopieczne i pupilki to są właśnie Tsukumogami. Dobrze, ale ja się za bardzo już chwalę. Do rzeczy gucowych. Jak się pojawią, będą różne. Proszę nie pytać, proszę nie drążyć, bo to jest jeszcze najsią tajemnica, ale troszeczkę to na pewno takie. To nie jest zwykły kubek, to jest japoński kubek na japońską herbatę, chociaż kawę też możecie z tego pić, nikt nie zabroni, nikt nie. Chociaż może jokajki przyjdą dać po łapach i powiedzieć, dlaczego ty nie pijesz herbaty z wabi-sabi. A mamy piękne, mamy ponad chyba 50 herbat, więc bardzo polecam. Ale to jest Yunomi. W ogóle takie, ten typu właśnie kubek do picia zielonej herbaty nazywa się Yunomi. Tak, i tutaj jest bardzo dużo emiów. Tak, bo tak trzeba żyć. Bo tak trzeba żyć, żeby w życiu było dużo emiów. Wtedy jest dobrze. No, więc to są takie pierwsze newsy, jakie już jeszcze raz powtarzam, wszystko będzie bardzo głośno ogłoszone, bo ja się, wiecie, że zawsze chwalę. Ja się zawsze chwalę, bo to jestem ja. Ale z innych newsów jest takie, proszę Państwa, chodzili, jęczyli i my kupili lampki. No, na choinkę wreszcie. Ale kuźwa, no jak debil jest debilem, jak ja, no to i Jocian, bo razem my mamy jedną komórkę, ja mam pół komórki mózgowej, on ma drugą półkę i my się tak łączymy jak te w Dragon Ballu. No i wtedy mamy jedną komórkę mózgową i tam jest 3 IQ, no i zamówiliśmy 5 metrów i niby, dobra, 5 metrów to cholernie długo. How about? Nie można obkręcić, trzeba było założyć w S. Więc domawiamy jeszcze 10 metrów. Więc, ale ogólnie tak, przyznaję Wam rację, przyznaję, a to jest rzadko się zdarza, że ja komuś rację przyznaję, bo to się mnie rację przyznaje, ale przyznaję Wam rację.
lampkami faktycznie jest atmosferka, a atmosferki są ważne. No i właśnie, bo w ciągu tego pokazywania gdzieś tam choinka migała i jednak wasze tam oka tam tak się zaczepiwały haczkami i się pytaliście mnie w różnych wiadomościach, a jakże ja będę spędzać te święta, co my planujemy. No ja już mówiłam, że w Japonii Christmasy to wiecie raczej taki fan, no właśnie postawić choinkę, żeby było atmosferkę, bo są małe luśki, to prezenty. No i te kurczaki. O kurczakach, proszę Państwa, to ja zrobię specjalne shorty, skąd to się wzięło, dlaczego, i zrobię specjalne wideo, całe antropologiczne już nawet można zrobić. Bo są teorie i teorie bardzo ciekawe, ale to o bliżej świąt oczekujcie. Dobrze, więc co my planujemy? Ja planuję, słuchajcie, jak zwykle, kupić, słuchajcie, udka kurczacze, bo wiecie, tutaj ciężko, załóżmy, z takimi, ostatnio dorwaliśmy i to były z Ameryki, takie wielkie, że jak jest udko, to jeszcze jest te podłudzie, to jest tak połączone, to znaleźć w Japonii, no to trzeba się naprawdę naczmychać, to takie kurczakowo się zaczyna być. No i ludzie kupują kurczaki, czy to w KFC, czy to nie w KFC, bo to też taka trochę... ten stereotyp, że Japończycy jedzą tylko KFC. Nie, ogólnie nie jedzą tylko KFC, ale ogólnie kurczak. Kurczak się pojawia, jeśli ktoś to w ogóle obchodzi, to wtedy kurczak się pojawia i pojawia się oczywiście ciasto. Najczęściej faktycznie biały krysmasowy tort, typu tort, biało, czerwono, bułwanki, krysmaski, kuś warefniferki, santasany i tak dalej, nie? Ale też może być zwykłe ciasto. Ogólnie, wiecie, to nie jest tak ważne święto. Pamiętajmy, że kilka dni później jest najważniejsze święto w Japonii, czyli Shogatsu. I tu się zaczynają jebutwa i mać przygotowania naprawdę. Bo to jest święto w kulturze rdzenne, najważniejsze. I tutaj jak w tamtym roku będziemy stawiać kagami mochi, będziemy ozdabiać dom, będziemy sprzątać dom, będziemy iść do dżindża, żeby po błogosławieństwo, to są prawdziwe takie rodzime święta. A jak już powiedziałam, Christmasy, no to takie fan, bo to tak z zachodu, bo to fajne, bo choinka. I prezenty, i się świeci. I fluki wylecą z nosa. I katar. Jezu. Dobrze, więc tak to u nas wygląda. I tak naprawdę wygląda tak co roku, więc za dużo nie będę opowiadać, bo zobaczycie to we vlogach, jak też co roku. No, więc dziękuję za oglądanie. A też chcę na koniec dodać, że jak się kurczaka robi, bo w Japonii ten kurczak najczęściej nie jest taki smaczny, bo jest robiony na sosie teriyaki. A teriyaki jeszcze do yakitori, czyli do takich jakby szaszłyczków kurczakowych, to faktycznie pasuje. Ale do takiego jebutnego całego kurczaka to już tak nie. I ja zrobiłam ostatnio te duże amerykańskie udki. Tam je butwa jomać nawaliłam, słuchajcie. Hab, czyli ziół. I je butwa jomać czosnek połowę. I ocian. Wszyscy jedli, nawet te moje roczne. Ja wam powiem, że to wykonało wielkie poruszenie w moim domu. I oczywiście to nie jest pierwszy raz, jak jocianko i reszta jedzą udka moje, czy ogólnie kurczaka moje z mojego przepisu. Ale Jocian powiedział takie bardzo znamienite słowa, niczym Piłsudski. Powiedział, no, tylko czosnek, bo czosnek, proszę Państwa, to jest taka tajemnica smaku, która po prostu wszystko tak wyplikuje i że level danego dania w ogóle podpierdala na sam szczyt i ty jesteś w takiej po prostu ambrozji, ambrozeria smaków. I od razu wszystko staje się lepsze. Ja nie wiem, no to jest czosnek power. Ja nie wiem, ale ja jak dodam czosnku, to od razu życie staje się lepsze. I na tym skończę tego vloga. A! Luśki. Anteny są.
już proszę iść brać i być zmarzlakiem japońskim. Idź, ta już są piękne anteny zimowe, narzucisz, będziesz taka jebutwa ją mać, cesarzówka jak ja. Może królowa, bo wy tam nie mieliście cesarstwa. Ale mieliście królewie, to jakieś te bony, jagieły, mieliście mieszkę pierwsze. I widzimy się już niebawem. Jedzcie czosnek, jedzcie mandarynki, nie mieszajcie. Dla dziani, my ten bajki.